Ta kiełbasa dziwnie wygląda, nabita na pal. Co wam przypomina? Tak, w ogóle, moi drodzy, jestem dzisiaj na nocce u znajomych, więc, że tak powiem, stała ekipa ze Śląska, z południa Polski jest razem z nami. Bardzo się z tego powodu cieszę, że tak często udaje nam się w tych czasach wyskoczyć razem w teren. Ogromny plus, że po prostu na południu Polski jest taka ekipa buszujących dosyć często i regularnie. I dzisiaj następna noc w lesie, no więc zapraszam na odcinek. Ja już jestem rozbity, tutaj śpię ja, bardzo fajny lasek pod Machowanie, podpnąłem siodlinkę, tutaj śpi Mustroń, a tam wszyscy zaczynają obozować. Dzisiaj w ogóle testuję sprawdzone rozwiązanie, jeszcze ja nie miałem przyjemności użytkować, czyli hamaczek na szpej od leśnego ludka, więc pozdrawiam, jest tutaj, bardzo fajne rozwiązanie. Przynajmniej wiem, gdzie co mam. I taki klimacik się robi powoli. O właśnie. A ja wam coś pokażę. Słuchajcie, ja rozbiłem się pod drzewem z anteną. Serio, mam tu antenę. No, poważnie, żebym miał lepszy odbiór TVP1. No, oczywiście żartuję. No, bardzo klimatyczna miejscóweczka. Aż wstyd się przyznać, ale to dopiero mój pierwszy Opinel. Tak, wziąłem go w węglówce, Opinel 9. Będę sobie go dzisiaj testował podczas biwakowania. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Ja wiem, że Opinel ma bardzo pozytywną opinię. No, zobaczymy. Jest jeszcze jedna sprawa, ponieważ Michał z kanału Forestowo podarował mi taki właśnie taką taśkę na opał. Zobaczymy, czy się to spisze. W każdym razie Michał, bardzo dziękuję za to, że mogę to testować i stałem się tego użytkownikiem. Polega to na tym, że kładziemy sobie to na ziemi. O właśnie, w ten sposób rozkładamy. Oczywiście to może tak samo służyć jako siedzisko, nie? No i znosimy sobie tutaj opał. Mamy tutaj przyszyte uszy. I możemy sobie po prostu potem taką zrobić torebkę i ten zebrany opał targać do obozowiska. No i fajna sprawa, pod siedzisko. Tak samo, małe poręczne, dupa jest chroniona od ziemi. Spoko. Oto miejsce Darka i Agnieszki. Bardzo klimatyczny obóz sobie tutaj zrobili. Drewutnia. Ławeczka. Papier. No i butla gazowa. No ogólnie to jest tak, że Darek i Agnieszka raczej nie są ultralightowcami. Jak biorą swoją butlę z gazem, to biorą po całości. Po co się rozdrabniać w gramy? No ale widzicie, dzięki czemu tutaj mogą sobie zrobić zupkę. A tutaj właśnie Daria. O! Od Forestowo dostałem. Chcę przetestować, jak chcesz. Do zbierania opału. No jasne. Albo siedzisko, co ty myślisz? Można sobie położyć na ziemi, nazbierać sobie małe, że tak powiem, nie? Kładziesz sobie. No i potem sobie tutaj dajesz. I sobie to niesiesz.
No i siedzisko tak samo fajna opcja. Pytanie, ten materiał jaki jest, nie? Odporny. Nie, jest fajnie ten. Zaimpregnowana od środka. Ciekawa to jest. No wiadomo, takiej beli jak teraz targałaś, w tym nie weźmiesz. Chociaż, nie. No w sumie zobaczmy. To jest faktycznie na żywo. Tak, bo teraz... Tak. Spróbuję. Tak, zaraz powiecie, że kobieta robi, a facet stoi i kręci. No. Daje radę. Daje radę? Tak zamiast siłowni. No. Nie no, fajny gadżet. No, żeby się nie uszkodziła, nie? Pytanie nie, jak on teraz, wiadomo, jak, po jakim czasie się... Nie, ale nie ma dziurki, żyje. Nie ma nic. No wiesz co, to ma być targane, czy to ma być dziurka, czy nie, no wiadomo, to jest rzecz, którą po prostu trzeba użytkować. Tak jest. Zobaczymy. A na glebie ten, ciekawe, czy w zasadzie, czy jest mokry, nie? No, właśnie. Czy będzie przesiąkać? Może przesiąkać chyba. Nie jest chyba aż tak mocno gumą podbite, żeby, wiadomo, ciągnie. Ale wiesz, jakaś izolacja od gleby na pewno jest. Tak. Nawet z samego tego hamaka, żeby wyjść nawet stopami, jak nie ma ktoś z tej stykty dużej podłogi, to jest okej. Więc bardzo uniwersalna rzecz, de facto. No, fajny. Patrz, na to nie wpadłem, że faktycznie można sobie buty położyć na tym obok, no, i wychodzić, kurczę. Nawet u nas na przykład, nie? Jak wychodzimy, powiedzmy, z namiotu, nie mamy w tej chwili tutaj nic, nie? No. Jakby sobie tak na liście wychodzisz i już suchymi nóżkami... Jest. No spoko opcja. A w sumie też dużo miejsca nie zajmuje, nie? No nie, leciutkie. Leciutkie, no. Kapeluszek? O, ja może po drodze do jedzenia. Jako kapelusz przeciwdeszczowy też mogłoby być, nie? Kapeluszek? Nie, no bomba. Twarzowy? Można. Można. Kanapowy tam targa drewno. Skąd wziąłeś sosenkę? Z lasu. Z pracy. Tego pana już znacie. Pojawia się praktycznie na każdym filmie Leśnych Ludzi. Na każdym filmie, na każdym możliwym kanale. Dokładnie. Jemy. Jak jeszcze pojawię się na wyprawach Leona, to już będzie po prostu mój sukces życiowy. A kręcił coś wtedy, czy nie? Nie. Bogracz? Tak jest. Bogacz. Kurde. Bogracz na bogata. Bez obiadu jestem. A my bez śniadania i bez obiadu? To jedźcie. Take! Na wypalonej patelni ląduje nogi. O! Zobaczymy, jak będzie. Czy będzie dobry, czy będzie niedobry? Mam nadzieję, że będzie dobry. Jedno, co wam mogę powiedzieć, drodzy widzowie kanału Leśni Ludzie, to, że kolory są przekłamane. Christy jest. Ta pleśń już wychodzi. Mamy burgery, słuchajcie, ludziska. Z ogniska. Tak. McDonald's. I inne. Słucham? To jest McLass albo McBush. McForest. Może być. McForest. Przed wami McForest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Razy 12 zł za zestaw. Zarabiamy, panowie, słuchajcie, dziewczyny. Zarabiamy na leśnym bushcrafcie. Nie ty zarabiasz, ani tylko Aga. Naga zarabia, dokładnie. Aga, przyjmujesz kartą? Sos sojowy. Samemu sobie wziąć. Buła. Do steka. Bakowanie trwa. Miejscówka klasa. Naprawdę, słuchajcie, ubierzcie mi. Super. O. A ja muszę iść do swojego noclegu, mojego hotelu w ogóle. Wiecie, o co chodzi. Hotel jest tam. I tu jest bardzo kontrowersyjna bushcraftowa rzecz. Lampki.
lampki, bo niektórzy mówią, że to są takie lampki, pedalskie lampki, a niektórzy mówią, że są spoko lampki. Jakie macie zdanie na ten temat? Czy jest spoko, czy jest niespoko? No, każdy orze jak może, moim zdaniem. Ja mam na przykład zieloną lampkę. O, tutaj jest mój hotel. A ja przyszedłem po paliwo. Paliwo. Trzeba sobie radzić. A. Steak z czosnkiem. O. Komuś, tak wygląda. Ta 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 ta. I tak wygląda moja kolacja. Steak w bułce z czosnkiem, z sosem sojowym. Jem. Nara. I na dobranoc serek z ogniska. O. Dzisiaj mamy problem z ogniskiem, zobaczcie. Tutaj mamy taką konstrukcję jednak. Ona się w ogóle nie pali. Bardzo mokro dzisiaj w lesie. No ale jakoś sobie musimy poradzić. Ale serek będzie. Słuchajcie, powoli kładziemy się spać. Tutaj kanapowy zakłada swój OP1. OP0. OP0, może być OP0. Ognisko jest w szczepłonie. 3 stopnie. Jak widać, jest zimno. Ale będzie jeszcze zimniej. Ej, a sztuka biwakowania i mówi tak, że jak kładziesz się do śpiwora, to powinieneś zmienić ubranie i w ogóle. Co pan na to? Ja? No. Zmieniam ubranie z Kane'em. To jest takie... On ci wygrzał koszulkę, ty ją zakładasz, tak rozumiem. Tak jak w tym dowcipie, że przychodzi ruski generał do żołnierzy i mówi: od jutra wprowadzamy nowe przepisy, że żołnierze codziennie będą zmieniali bieliznę. A który z kim, to już sami ustalą, nie? Mamy tutaj Kane'a, który pierwszy raz będzie spał w norce. Powiem wam szczerze, że wielkość norki w stosunku do Kane'a to jest troszeczkę tak dziwnie. A to kupiłeś eskę? Nie, to jest ta wersja mniejsza. Czyli ta... głowa na zewnątrz. To jeszcze mogę sobie dać gdzieś, żeby było mi cieplej, ale nie wiem gdzie. Dam sobie, może tu. A czy to też niesie? A chuj z tym. Właśnie, mamy temperaturę około 3 stopni. Zaparzona herbata w kubku termicznym. W momencie, kiedy będzie mi zimno w nocy, rozgrzeje organizm gorącą herbatą. Nie będę ją umieszczał tutaj w kieszeni jednej lub drugiej. Po prostu ten kubek ładuję tak samo do śpiwora. W razie czego mam gorący napój, żeby się rozgrzać. I teraz tak, tak jak wcześniej wspominaliśmy na kanale, odforestowo torba na opał idealnie się sprawdzi tak samo, żeby zdjąć buty. O, mam takie skarpety, widzicie? I żeby stanąć i nie moczyć moich skarpet. I teraz legalnie mogę wbić do śpiwora. Mój sposób wbijania do śpiwora jest taki, czekajcie, tylko sobie schowam mojego papierosa, bo niestety ograniczam palenie już chyba od 2 lat. Na różne sposoby. Będzie taki, że po prostu na siedząco będę wbijał do śpiwora. Z tego miejsca. O, liść mi wpadł do buta. Nie wiem, czy to widać. O, kurde, czekajcie. O. Jestem w śpiworku. No i zimno. Mam nadzieję, że nie zmarznę. Temperatura praktycznie zerowa. No nie jest jakiś to ekstrem. No ale na pewno to nie będzie komfortowa noc. Mam nadzieję, że sprzęt sprawi, że nie zmarznę. Powiem wam rano. A rano poruszę tak samo temat telefonu i tego, jak warto zabezpieczyć telefon na takie wypady, ponieważ sam ostatnio miałem ogromny problem i na własnych doświadczeniach opowiem, co się stało. A tymczasem dobranoc.
Zawsze mnie na filmach bawiło, jak bushcrafterzy, rozumiecie, budzą się, wiecie, nie? Mają zamknięte oczy, otwierają, przeciągają się, nie? A kamerę wcześniej mi odpalała sarenka. No bez jaj. Ja tak nie robię. Dzień dobry, witam. Mamy niedzielę. Było wilgotno nocy, ale spoko. No, zobaczymy jak tam inni. O, poranki w obozie, wilgotno. Dzień dobry jeszcze raz, szanowni państwo. Mamy godzinę. Którą to mamy godzinę? O, 8:26, pół do 9. Wygrzebałem się z hamaczka. No, jesteśmy nad tym jeziorem, jest to jest dosyć naprawdę wilgotno. Ale miejscóweczka klimatyczna. O, tra-ta-ta-ta-ta-ta. Tak to u nas wygląda. Słuchajcie, a teraz przyszedł czas, aby rozwiązać konkurs na kuchenkę, który był ogłoszony ostatnio na naszym odcinku. Kuchenkę na paliwo stało. Jak to zrobimy? Bardzo prosto. Podejdę tam do wszystkich panów, którzy są i każdy poda sobie cyfrę od 1 do 10. To wszystko sumujemy, potem ja walę jakąś cyfrą, liczbą, odejmiemy i to co wypadnie w telefonie, na przykład wypadnie numer 63, to 63 komentarz wygrywa kuchenkę. Tak to zrobimy, tak to rozwiążemy, myślę, że najbardziej uczciwie. Do lasu tak samo bierze się klapki, żeby było przyjemnie, wilgotno. Luźno i swobodnie. Dokładnie. A przede wszystkim klapki są po to, żeby można było bezpiecznie, swobodnie wyjść w nocy z hamaka w wiadomym celu. Tak, ewentualnie jest drugi temat, butów w nocy trzeba pilnować. A tych nie muszę, jak ktoś skroi, przyjdzie dzik i sobie zabierze, to koszty są niskie, tam 4 zł w sklepie za 4 zł, a 14 w Biedronce, także... Ciesz się, że skarpetki zostały. Się robi, a czas rozwiązać konkurs, tak jak wcześniej wspominałem, będziemy sobie tutaj wybierać cyferki, liczby i w ogóle. Agnieszko, od 0 do 9, cyferka, liczba jaka? 6. 6. Darku? 8. 8. Kanapowy? 6. Jeszcze trzecią szóstkę potrzebuję. 4. 7. Ustroj? Minus 3. Może być. To ja daję plus 2. No i zobaczymy w domu, kto wygrał. Przyznać się szczerze. Czepiecie rano? Słuchajcie, powiem wam jeszcze jedną kwestię na temat telefonu, zabezpieczenia telefonu podczas waszej podróży. Co ostatnio mi się zdarzyło? No ponieważ jak wychodzę w teren, za każdym razem informuję moją rodzinę, moją żonę, gdzie jestem. No i po nocce spędzonej w terenie żona wymaga kontaktu, czy jest wszystko ok i czy jest ze mną wszystko w porządku, prawda? Więc rano wstaję i pierwsze co robię, próbuję się skontaktować z rodziną, przekazać informacje, gdzie jestem. No i czy jest wszystko ok? No, oczywiście mam ze sobą powerbank, więc w tym przypadku akurat na rozładowanie telefonu nie mogę liczyć, bo jestem zabezpieczony, ale ostatnio zdarzyła mi się taka sytuacja, że właśnie telefon, który w tej chwili jest, jak służy jako kamera, włożyłem sobie do kieszonki nad hamakiem, a była dosyć duża wilgoć. No, bateria padała i okazało się, że port USB typu C uległ zawilgoceniu i nie było możliwości w żaden sposób go naładować, bo wyskakiwał komunikat o wilgoci w porcie C. Walczyłem z tym praktycznie przez 3 godziny. Żona się denerwowała, ja też się denerwowałem, że nie dałem znać, nie miałem w ogóle kontaktu ze światem, więc słuchajcie, zabezpieczajcie swoje telefony, naprawdę. Słuchajcie, słuchajcie, pora na następny konkurs dzięki sklepowi Zielony Sklep. Tym razem do wygrania będzie ten Camelback. Wystarczy w komentarzu napisać, chcę wygrać Camelback marki Dominator. I te same zasady konkursu w następnym filmie rozlosujemy nagrodę i zobaczymy, kto wygra. Więc działajcie w komentarzach.